Weszła do pokoju. Z jej brzucha było słychać uporczywe bulgotanie. Nieustający ból doskwierał jej od wczesnego popołudnia. Położyła się na łóżku, zamykając oczy, poczuła okrutne ciepło. Jakby ktoś położył ją bezwiednie na gorącym ruszcie, przyrządzając pieczeń. Delikatne mrowienie całego ciała przeradzało się w kompletny paraliż, najmocniej skupiając się wokół brzucha. Uporczywe skurcze mięśni krtani odbierały formę jakiejkolwiek próby wołania o pomoc. Delikatnie podniosła powieki. Przed jej oczami ukazały się kolczaste węże oplatające brzuch. Kolce wbijały się jeden po drugim, raniąc ciało. Cała pościel przypominała morze o czerwonej barwie. Obudziła się. Pomiędzy nogami ujrzała tylko oblepione krwią dziecię. Milczało jak martwe.